I teraz, moi drodzy, jeszcze opcjonalnie możemy zrobić sobie sos wiśniowy. Ja mam tutaj 150 gram mrożonych wiśni, ale mogą to być również owoce leśne, mogą to być truskawki. Doda to nam smaku i koloru do naszego wspaniałego sernika. I teraz do rondelka wsypuję wiśnie. Wsypuję również 3 łyżki cukru i wsypuję laskę cynamonową. No i już powolutku na średnim ogniu będziemy przez mniej więcej 10 minut podgrzewać wiśnie. Sos już prawie gotowy. Pachnie cynamonem, a ja teraz do mniej więcej 50 ml wody tutaj rozpuszczę sobie łyżeczkę mąki ziemniaczanej. Dodam troszkę soku, żeby zahartować. Zaraz to wlejemy i będzie już naprawdę gotowe, wspaniałe. Kolorowe i będzie to fajny dodatek zarówno do sernika, jak i do lodów czy innych ciast i tortów. No i za chwileczkę ściągniemy już z ognia. Jeszcze troszkę zamieszamy bez gotowania. Laski cynamonowe już możemy wyciągnąć, już nam nie będą potrzebne. I taki sos możemy serwować na ciepło lub na zimno.